razie wszystko to grzęzło, a kończyli w stanie, no nie chcę powiedzieć zimnej wojny, ale w głębokiej konfrontacji z Rosją. I mam wrażenie, że tutaj może być podobnie, to znaczy reset Putin, Trump może być głębszy, ale też z racji charakterologicznych, z racji strategicznych interesów jednej i drugiej strony. Wydaje mi się, że wcześniej czy później okaże się, że oba państwa, obie polityki nie są tak do końca kompatybilne. Donald Trump szybko przekona się, że Rosja jest chętna w braniu, a niekoniecznie w odwzajemnianiu gestów. Że Rosja oczywiście dysponuje potencjałem szkodzenia i może wkładać kij w szprychy amerykańskiej polityce, ale niekoniecznie dysponuje potencjałem, a na pewno nie ma ochoty wykorzystywać, pozytywnym dla tych relacji. Jeżeli chodzi o ten reset, komu bardziej w tym momencie zależy na nim? Czy Waszyngtonowi, czy Moskwie? No, Moskwie oczywiście zależy. Moskwie zależy na tym, aby dogadywać się ze Stanami Zjednoczonymi, dlatego że Moskwa chciałaby wreszcie zejść z sankcji, chciałaby wreszcie uzyskać trochę wytchnienia w tym wymiarze gospodarczym, bo sankcje bolą. To nie są sankcje, które mogą zawalić Rosję z wtorku na środę, ale to są sankcje, które są w wielomiesięcznej perspektywie bolesne. Więc tutaj Rosja liczy na postęp. Rosja liczy być może, że Donald Trump pójdzie na jakieś ustępstwa, jeżeli chodzi o Ukrainę, jeżeli chodzi o kwestię krymską oraz doniecką. Zobaczymy jak to będzie. A Trump, no cóż, amerykańska polityka również pod nowym prezydentem również będzie poszukiwała sukcesów. Jest takie przeświadczenie, że Rosja dla Trumpa może być pierwszym łatwym celem. Jak mówiłem, niekoniecznie trwać to będzie długo. Czy w tym kontekście, co pan powiedział, możemy spodziewać się właśnie zniesienia sankcji wprowadzonych w stosunku do Rosji w związku z aneksją Krymu i z Zagłębiem Donieckim, z działaniami w Zagłębiu Donieckim? Trudne pytanie dlatego, że to nie jest... Znaczy tutaj mamy do czynienia ze związkiem pewnych decyzji. To są sankcje amerykańskie, są sankcje Unii Europejskiej. One w większości się pokrywają, nie zawsze. Jednocześnie sankcje amerykańskie, one także na różnych szczeblach były nakładane. W zależności od różnych aspektów rosyjskiej polityki, te sankcje wobec Krymu to jedna rzecz, sankcje nałożone dotyczące na przykład sektora naftowego rosyjskiego czy bankowego, one były nałożone po wojnie w Doniecku. W Europie, w Unii Europejskiej jak dotąd o dziwo utrzymuje się kompromis, że skoro Rosja nie idzie na ustępstwa, nie wypełnia porozumień mińskich, to nie ma co rezygnować z sankcji. No, oczywiście naturalna odpowiedź na pana pytanie, jaka się ciśnie, no, że Ameryka tym bardziej będzie się w tym nurcie utrzymywać. Ale cóż, ale gdyby osobowość Trumpa wprowadza tutaj taki znak zapytania, że jednak bym powiedział, wszystko jest jakoś tam możliwe. Jeżeli popatrzymy na kampanię wyborczą w Stanach Zjednoczonych, mieliśmy do czynienia jednak z ingerencją, z pewną ingerencją Rosji w ten... Pewną, pan delikatnie mówi. No, tak to można ująć, pewną, ponieważ no, nie mieliśmy dokładnie jeszcze dowodów przedstawionych, prawda? Więc domniemaną, dużą ingerencję Rosji w kampanię wyborczą. Czy to było bezprecedensowe, czy to pierwszy raz się coś takiego zdarzyło? I czy my możemy powiedzieć, że Donald Trump wygrał dzięki tej ingerencji? Znaczy... Chyba na taką skalę, według tego, co może, jakie okruchy, strzępy informacji do nas dochodzą ze Stanów Zjednoczonych, to tak. Frustracja ekipy demokratów w Stanach Zjednoczonych jest głęboka, zresztą wydalenie, uznanie za persona non grata 35 rosyjskich dyplomatów i tam zapowiedź kolejnych jeszcze działań odwetowych, również niejawnych, tego są najlepszym dowodem. No ale cóż, po pierwsze, te działania amerykańskie przychodzą dużo za późno, prawda, gdyby
gdyby administracja Obamy zajmowała stanowisko dużo bardziej stanowcze wobec polityki rosyjskiej, to może by to się odmieniło. Może inaczej by sytuacja wyglądała również, jeżeli chodzi o efekt wyborów prezydenckich. No to jest, co jest. To jest takie gdybanie, próba oceny, w jakim stopniu, na ile głosów przełożyły się działania rosyjskie. Jak spojrzymy na te wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, one były dość charakterystyczne, one były dość dziwne. No, pamiętajmy, że jakby policzyć wszystkie policzone głosy, oddane głosy w amerykańskich wyborach, to Hillary Clinton uzyskała ich prawie 3 miliony więcej niż Donald Trump. Przegrała w kilku stanach kluczowych, które dały głosy elektorskie Trumpowi. Tam gdzie przegrała, ta różnica głosów, to ona była tam rzeczywiście około 1,5%. Nie umiem powiedzieć, czy te 1,5% w Michigan czy w Pensylwanii to zasługa Putina, czy nie. Bez dwóch zdań mieliśmy do czynienia z bezprecedensowymi działaniami Rosji, które, i wybiegam troszeczkę w rok 2017, które moim zdaniem one się będą powtarzały w tym roku w odniesieniu do Francji, wyborów prezydenckich we Francji, w odniesieniu do wyborów parlamentarnych w Niemczech. To jeszcze później do tego wrócimy, ale chciałem się zapytać, czy nie zaskoczyła pana odpowiedź Putina na wydalenie dyplomatów rosyjskich, dyplomatów ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ rosyjski prezydent Kreml uznał, że nie będzie przynajmniej na razie stosować działań odwetowych. No ponieważ nie ma automatyzmu, prawda, ale rzeczywiście pewna zasada wzajemności w relacjach dyplomatycznych sugerowałaby, że rzeczywiście 35 amerykańskich dyplomatów pożegna się z moskiewską misją. Po pierwsze, wydaje mi się, że rosyjskie władze uznały, że eskalacja nie leży w ich interesie, tym bardziej, że tam Amerykanie grożą przecież dodatkowymi, ta odchodząca administracja grozi dodatkowymi działaniami, więc chyba chcieli to wyciszyć. Po drugie, oczywiście to jest oferta na stole wobec Donalda Trumpa, próba wzmocnienia, utrzymania tych pozytywnych fluidów, które w relacjach Trump-Putin były dostrzegalne w czasie kampanii wyborczej, już po kampanii wyborczej Trumpa. Po trzecie wreszcie to jest też taka próba pokazania, że administracja Obamy dla Putina już nie istnieje, prawda? To jest taki przytyczek, kto wie, czy nie bardziej bolesny, pokazujący, no, że administracja Obamy, że sam Obama to już tak językiem amerykańskiej politologii lame duck, czyli już jak gdyby prezydent, który nie ma nic do powiedzenia, który jeszcze formalnie siedzi w Białym Domu, ale realnej polityki już nie prowadzi. I takie intencje były Putina. Pokazać, że Obamą, nawet jak robi nam krzywdę, to dzisiaj się już nie przyjmujemy, bo jest dla nas nikim. Jeżeli już mówimy o Rosji, muszę się zapytać o rosyjską interwencję w Syrii. Czy Rosja na tym skorzystała? Czy teraz ma więcej kart, ma więcej asów w rękawie, czy wzmocniła dzięki niej swoją międzynarodową pozycję, czy może wręcz przeciwnie, może straciła na przykład w oczach Francuzów czy Brytyjczyków za to, co się działo w Aleppo, na przykład za bombardowanie szpitali? Tak, to jest trochę niewymierne. To znaczy, mamy tendencję do oceniania polityki rosyjskiej, czy to byłoby aneksja Krymu, czy wywołanie wojny w Donbasie, czy interwencja zbrojna w Syrii, poprzez taką bardzo doraźną analizę celów politycznych, które Rosja osiągnęła, nie osiągnęła, starała się osiągnąć, a czasami rzeczywiście na plan dalszy schodzi nam pewne postrzeganie Rosji jako aktora międzynarodowego. Czy to na Ukrainie, czy to w państwach Europy Zachodniej. Oczywiście można mówić, że Rosja woli, aby się jej bali, niż aby ją kochano, prawda? Że Rosja wolałaby, jakby swoją polityką stara się zastraszyć partnerów, stara się wymusić ich ustępstwa, buduje swój wizerunek, jakby wykorzystać
wykorzystuje to, co ma tak naprawdę najsilniejszego, no bo Rosja nie ma twardych kart, jeżeli chodziło o pozytywnych, jeżeli chodziło o relacje z Zachodem, jeżeli chodziło o wzmacnianie swoich wpływów na Ukrainie, już tam o Syrii nie wspominając, ale Rosja dysponuje potencjałem szkodzenia, potencjałem destrukcji. Tutaj karty ma najsilniejsze. I cóż, jak się ma takie karty, to się takimi kartami gra. W przypadku Syrii, no pewne gdyby ta mozaika interesów i celów rosyjskich jakoś jest tam podobna. Po pierwsze osłabienie Stanów Zjednoczonych, wykazanie Amerykanom, że muszą się liczyć z rosyjską nogą wetkniętą w uchylone drzwi, że to jest taka próba pogrzebania również filozofii zmian reżimów, jakby Rosja występuje przeciwko kolorowym rewolucjom, przeciwko odgórnemu zmienianiu reżimów w różnych państwach. To trwanie przy Asadzie to nie żaden przejaw lojalności wobec Asada, ale takie myślenie geopolityczne o świecie współczesnym. To jest oczywiście również szereg takich bardziej doraźnych celów, jak nie wiem, odciąganie na przykład Turcji od Zachodu poprzez szukanie, budowa takiego nowego koncertu mocarstw Syrii w postaci dealu porozumienia turecko-rosyjsko, w jakimś tam stopniu również irańskiego. To jest tak, że myślenie w kategorii budowy dychotomii w Syrii, z jednej strony Asad popierany przez Rosję, a z drugiej strony radykałowie z Państwa Islamskiego, i wobec marginalizacji, osłabiania umiarkowanej opozycji, próba przekazania Zachodowi takiej oferty, no cóż, albo macie radykałów, albo macie ISIS, albo musicie zaakceptować Asada i naszą politykę. Ten rachunek na tym takim wymiernym aspekcie tej polityki, on oczywiście dla Rosji dzisiaj jest korzystny, chociaż w wielu zachodnich stolicach frustracja działaniami Rosji na przykład wobec oblężonego Aleppo była, jest i pewnie jeszcze przez jakiś czas utrzyma się olbrzymio. Podsumowujemy 2016 rok, rozmawiamy o tym, co może się wydarzyć w 2017 roku. Rozmawialiśmy o wyborach w Stanach Zjednoczonych, w tym roku będą wybory w Niemczech, we Francji. Jak Rosja może się starać wpłynąć na wynik tych wyborów? Czy na przykład w Niemczech jest to możliwe wykorzystanie tej grupy rosyjskiej mniejszości, czy też Niemców, którzy z Rosji przyjechali po 1991 roku? No, wszystko jest możliwe w tym sensie, że w interesie rosyjskim jest dezintegracja Unii Europejskiej, osłabianie europejskiego projektu, stawianie na siły, które będą pogłębiały chaos na kontynencie europejskim, a tym samym próba oczywiście wykorzystywania potem tych poszczególnych partnerów do porozumień indywidualnych. No i ci jakby faworyci Kremla są oczywiści. Znaczy we Francji to bardzo Rosjanie liczą na zwycięstwo Marine Le Pen w wyborach prezydenckich. Aż i z François Fillonem także mam wrażenie, że sobie lepiej się porozumieją niż z odchodzącym prezydentem Francji. Jeżeli chodzi o politykę niemiecką, no to zadanie dla Rosji jest trudniejsze, ponieważ sondaże wskazują bardzo silną ciągle jednak mimo wszystko pozycję Angeli Merkel, ale Angela Merkel będzie głównym wrogiem działań dyskredytujących, działań w postaci cyberataków, wykorzystywania, jak pan mówi, może być nawet również tych potencjału niemieckich Rosjan, czy rosyjskich Niemców. Tutaj katalog jest szeroki. Wydaje mi się, że głównym narzędziem oczywiście są nowe technologie, nowe media, kwestie cyberbezpieczeństwa. Tutaj najłatwiej, najmniejszymi środkami można wpływać na nastroje społeczne, na postrzeganie społeczne. Rosja będzie się robiła wszystko, aby Angela Merkel te wybory przegrała, ponieważ Angela Merkel utożsamiana jest na Kremlu z
głównym, jest postrzegana na Kremlu jako główne zagrożenie dla realizacji tych interesów rosyjskich, jako osoba, która kategorycznie i stanowczo na tle innych zachodnioeuropejskich partnerów opowiada się za utrzymaniem sankcji wobec Rosji, jest politykiem, który kilkakrotnie miał do czynienia z doszło wielokrotnie do spięć pomiędzy nią a Władimirem Putinem i tutaj ten brak sympatii jest oczywisty. Jeżeli mówimy o sankcjach, czy te sankcje bardzo pogorszyły sytuację gospodarczą Rosji, czy ona się pogarsza z innych powodów? No bo rozumiem, że to pewnie nie jest jeden czynnik. To jest jeden z czynników. Oczywiście ważny jest czynnik w postaci dekoniunktury naftowej, spadku cen ropy naftowej. Oczywiście sankcje zachodnie utrudniają pozyskiwanie kapitału do sektora naftowego, w sektorze bankowym. To pogarsza w ogóle wizerunek rosyjskiej gospodarki, tym bardziej sprzyja odpływowi kapitału, a nie jego napływowi. Te dwa elementy, zarówno niskie ceny ropy, jak i sankcje gospodarcze, bolą, pogarszają sytuację gospodarki rosyjskiej, ale pamiętajmy, że ten kryzys ma charakter dużo bardziej głęboki. Jeszcze gdy koniunktura naftowa była wysoka, gdy ceny ropy były wysokie, gdy Rosja nie była objęta sankcjami, wówczas rosyjska gospodarka była bliska stagnacji. Teraz Rosja wychodzi z recesji, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że stagnacja, w którą wejdzie, ona może trwać nawet kilkanaście lat, a może i więcej, ponieważ brakuje bodźców modernizacyjnych, brakuje elementów, które by stanowiły taką silnik rozwoju Rosji, a ten rozwój do tej pory miał charakter bardzo, bardzo, bardzo wyspowy, bardzo powierzchowny, bardzo związany z sektorem energetycznym, wobec braku rządów prawa wokół, wobec słabej klasy średniej, wobec